wszystkich Państwa w Nowosądeckiej Małopolskiej. Trwa nasz 17. mały festiwal form artystycznych. No i konsekwentnie podczas festiwalu naszymi gośćmi są najlepsi artyści, najwybitniejsi przedstawiciele świata sztuki. Dzisiaj witamy pana Grzegorza Pieniasa, który jest autorem Ja się ogromnie cieszę, że pan Grzegorz przyjął zaproszenie, wziął i bierze udział w naszym 17. małym festiwalu form artystycznych. Przypomnę króciutko, mieszka i tworzy w Krakowie, ukończył w Krakowie Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa i na tej akademii prowadzi pracownię rysunku do tej pory. Jest akademickim profesorem, oczywiście bardzo bogaty dorobek twórczy, ponad 30 takich indywidualnych pokazów. W Nowym Sączu pierwszy raz macie Państwo okazję zobaczyć twórczość pana Pieniasa. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że mogę pokazać swoje obrazy po raz pierwszy w Nowym Sączu, w tej pięknej galerii. Chciałbym podziękować pani dyrektor, panu profesorowi Andrzejowi, za zaproszenie tutaj do galerii. Prace, które są eksponowane, to prace z lat 90., czyli można powiedzieć z ubiegłego wieku. Kilka prac jest sprzed dwóch lat. Wspólnie tutaj postanowiliśmy pokazać taką mini retrospekcję. Nie pokazuję ostatnich prac ze względu na kameralność galerii i nie tylko. Taki był zamysł. Proszę Państwa, cóż więcej mogę powiedzieć? Chciałbym jeszcze raz Państwu podziękować za przyjście w tą Złotą Polską Jesień, w ten miły wieczór. No i zapraszam do Krakowa. Tempo życia dotyczy również artystów. To znaczy, że to samo tempo, które dotyczy nas, artystów w szczególny sposób przejmuje i potem widać to w ich twórczości. Kiedy ja obserwuję Grzegorza malarstwo, to po pierwsze dostrzegam, że tak powiem, odwieczny spokój domowego charakteru, domowej przestrzeni, a może nawet czasami nawet plotkarskiej, która jest bardzo też domowa, jak również tempo życia, które staje się narzędziem do zaprezentowania tych opowieści malarskich. A więc robi to gestem, robi to szybko i robi to bardzo sprawnie. Niewątpliwie jest świetnym kolorystą, bo żeby podjąć taką decyzję szybkiego zaangażowania w plamy na obrazie, no, trzeba mieć świadomość, której no, nie posiada, powiedzmy sobie, każdy obywatel, a właściwie człowiek, który studiując to malarstwo, czy studiując w ogóle plamy, kolor i tę przestrzeń, powołuje to potem do życia w swoim obrazie. A więc tempo życia widać. Widać to w energii, widać to w geście wykonanych obrazów. Jak również tematy, które w gruncie rzeczy, być może one są jakby pretekstem, a może nawet są drugoplanowe dla tego kolorysty. Ale musi być pewnie pretekst. Więc dla niego, ponieważ Grzegorz jest z Krakowa, Kraków jest troszkę gadatliwy, w sensie takim, powiedzmy sobie... Jestem z Krakowa, jestem pujawiaki. No ale Kraków... 30 lat tego. To właśnie. To są pewne oddziaływania, które w pewnym sensie, to nie chodzi o to, że widać w tym malarstwie Kraków, ale w pewnym sensie te przestrzenie, które odkrywam jako właśnie domowe,
salonowe i bardzo takie powiedzmy rodzinne. Natomiast to, jak powiedziałem, moim zdaniem jest to w gruncie rzeczy drugi plan. Bo pierwszą sprawą, którą się on spotyka, znaczy się zmierza, to niewątpliwie jest kolor. I jako malarz robi to po prostu znakomicie.